Szacuje się, że ludzie w ciągu dnia przetwarzają około 34 gigabajtów informacji. To około jednej informacji na sekundę. Z kolei zapamiętujemy w ciągu godziny 7 informacji. Jednak ta liczba zależy od rodzaju informacji, sytuacji i ilości czasu, jaki poświęca się na zapamiętywanie. Na przykład, jeśli informacja jest ciekawa, wówczas ludzie mogą zapamiętać do 10 informacji na godzinę. Kim Peek, amerykański savant, był osobą obdarzoną szczególnymi umiejętnościami. Na pamięć, mimo swoich zaburzeń, znał 12 tysięcy książek. Czytał dwie strony jednocześnie, jedną jednym okiem, a drugą drugim, i zapamiętywał wszystko. Jak słyszeliście, istnieją ludzie, którzy są bardziej skłonni do zapamiętywania informacji niż inni. Ci ludzie mogą mieć lepszą pamięć w wyniku naturalnych predyspozycji lub długotrwałej praktyki i treningu. I ten odcinek specjalny będzie o tym właśnie, jak poprawić swoją pamięć. Istnieją różne techniki, które mogą pomóc w poprawieniu pamięci, takie jak koncentracja uwagi, tworzenie skojarzeń, wizualizacja, tworzenie wzorów, uczenie się przez doświadczenia czy tworzenie list. Ćwiczenia na koncentrację uwagi mogą być różne w zależności od potrzeb i możliwości. Przykładem takiego ćwiczenia może być nawet słuchanie muzyki z zamkniętymi oczami i próba zapamiętania jak największej liczby szczegółów albo wysłuchiwanie długich wyjaśnień i zapamiętywanie informacji. Inny przykład ćwiczenia. Lubicie rymowanki? Wystarczy poprosić kogoś, aby wymyślił listę słów lub wyrazów, a Wy następnie spróbujecie je połączyć w pary skojarzone poprzez wymienianie ich rymów. Takie ćwiczenie pozwala zapamiętać wyrazy, daty, ale później można tę technikę wykorzystać w codzienności. Z kolei ćwiczeniem na wizualizację może być na przykład oglądanie jakiegoś obrazu przez 30 sekund i zapamiętanie jak największej liczby szczegółów. A dlaczego warto poprawiać pamięć? Ważne jest to dla neuroplastyczności, czyli zdolności mózgu do uczenia się i przetwarzania informacji. Neuroplastyczność pozwala mózgowi przetwarzać informacje, tworzyć nowe połączenia neuronowe i zapamiętywać wiele wiadomości. Istnieją trzy główne rodzaje pamięci: pamięć krótkotrwała, pamięć długotrwała i pamięć proceduralna. Pamięć krótkotrwała polega na przechowywaniu informacji przez krótki czas, zazwyczaj od kilku sekund do kilku minut. Pamięć długotrwała jest zdolna do przechowywania informacji przez długi czas, nawet do kilku lat. Pamięć proceduralna zaś pozwala na przyswajanie informacji dotyczących czynności, takich jak jazda na rowerze czy gra w szachy. I właśnie tę ostatnią można ulepszać poprzez powtarzanie. Dzięki niej nawet po latach nie wywracamy się na rowerze. Bardzo istotne jest, by ćwiczyć pamięć poprzez na przykład zapamiętywanie nowych informacji, takich jak daty czy nazwy ulic. Można też wykorzystać do tego specjalne aplikacje do treningu pamięci, przykładowo Memorando, FitBrains czy BrainMetrics. Można też grać w gry komputerowe, które ćwiczą zdolności poznawcze. Można też grać w sudoku, skrable czy rozwiązywać łamigłówki. Przykładowo zaleca się poświęcanie około 20-30 minut dziennie na rozwiązywanie łamigłówek. Jednak czas, jaki trzeba poświęcić, zależy od poziomu trudności, z jakim można się spotkać. Dla osób początkujących czas ten może być krótszy, natomiast dla bardziej zaawansowanych graczy może być konieczne poświęcenie nawet kilkudziesięciu minut dziennie. Również nauka języków obcych może poprawić Waszą pamięć. Wymaga bowiem zapamiętywania nowych słów, konstrukcji gramatycznych i innych elementów języka. To pomaga wzmocnić umiejętności poznawcze. Warto zapamiętywać nawet kilka słów dziennie, a Wasza pamięć z pewnością się poprawi. Rozmawiając o poprawie pamięci, trzeba również pamiętać o odpowiedniej diecie. Poprzez jedzenie odpowiednich produktów również możecie poprawić swoją pamięć. Należy zwiększyć spożycie witamin z grupy B. Zaleca się jedzenie produktów zbożowych, takich jak pełnoziarniste chleby i makarony. Nie można zapominać o warzywach, takich jak brokuły, szpinak, owocach i orzechach. Konieczne jest ograniczenie spożycia cukru, soli i tłuszczów trans. Pamiętajcie też o piciu dużej ilości wody, ona również jest pomocna w poprawie pamięci. Ćwiczenie pamięci jest bardzo ważne, ponieważ pomaga poprawić koncentrację, przyswajać nową wiedzę i zapamiętywać informacje. Ćwiczenie pamięci może również pomóc w zwiększeniu poczucia własnej wartości i poprawieniu samopoczucia. Z ćwiczeniami umysłowymi jest podobnie jak z ćwiczeniami fizycznymi. Im więcej ćwiczymy, tym lepiej się czujemy. I dzięki temu możemy zapobiegać zapadaniu na choroby takie jak na przykład choroba Parkinsona czy Alzheimera. A jak u Was wyglądają ćwiczenia umysłowe? Dajcie znać w komentarzach. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.